Jeśli ktoś przez moment pomyślał, że twórcza pasja Moniki Skabary ucichła, bo dawno autorki wielu wydanych powieści u nas nie było, to spieszymy z wyjaśnieniem, że to tylko pozory, bo książki spod jej pióra wychodzą jak przysłowiowe grzyby po deszczu. I dziś możemy już mówić o kolejnej premierze jeszcze papierowego wydania. Od progu z uśmiechem i torbą po brzegi wypełnioną książkami. Tak po niemal rocznej przerwie do naszego studia zawitała Monika Skabara, nasza lokalna autorka już kilkunastu tytułów, którymi zaskakuje swoich czytelników. Wszystkich książek z moim nazwiskiem jest 12, przy czym cztery to antologie, czyli zbiory opowiadań, no i osiem jest moich autorskich. Kosztem niespania, naprawdę. Trzeba było przeorganizować sobie całe życie. Dzieci do szkoły, mama do komputera. Dzieci po szkole do obiadku, mama do komputera. Dzieci do spania, mama do komputera. W międzyczasie praca zawodowa, no wiadomo, no, od dom też trzeba zadbać, tak, zakupy, jakieś inne zobowiązania. Także no, na takich obrotach 200%. I tak właściwie od tych trzech lat zazwyczaj mam kilka projektów rozgrzewanych, ale to jest na zasadzie: piszę jedno, zatnę się. Wena mi na tą książkę ucieknie, ale w międzyczasie wpada mi pomysł, kurczę, że może w tamtej książce kolejnej można by było pociągnąć taki wątek, zrobić taki tak. I tak sobie skaczę między wątkami i tak powstają moje książki. W których, jak zapewnia autorka, nie ma miejsca na przypadkowość, ani na łączenie wątków, choć wydaje się, że z jej ekspresją nie jest to do upilnowania. Ja mam taki magiczny zeszyt. I w tym magicznym zeszycie są szczegóły książek. Bo czasem okazuje się, że te drugoplanowe postacie mają różne imiona i, i można się zagubić. Czy akurat ten bohater z tej książki miał niebieskie oczy, czy może miał zielone? Niby szczegół, ale jak się pisze trzy książki, a teraz też mam trzy książki na biegu, no to można się pomylić. W głównych bohaterach nie, ale w tych drugoplanowych, których jest zazwyczaj ogrom, no to, to tak może umknąć. Ale nie musi. Dlatego Monika Skabara w ostatnim czasie ma wiele powodów do dzielenia się radością z czytelnikami. Dając im do dyspozycji kolejne tytuły jej autorstwa, i uwaga jest już najświeższy. Jest premiera 22 marca, druga część dylogii o Hope. Tu jest Tom Pierwszy, który miał bodajże we wrześniu premierę, a w środę 22 marca wychodzi druga część, także można zaprosić w naszej księgarni na pewno książki będą, bo widziałam, że stoją na półeczce. Dziewczyny zawsze dbają, żeby zapas był. Także w pierwszej części Hope mieliśmy zespół stresu połorazowego. W ogóle historia Hope jest historią żołnierki to też jest wyjście poza schemat, bo zazwyczaj w literaturze kobiecej to mężczyźni są tymi y, żołnierzami, komandosami, byłymi żołnierzami, którzy gdzieś tam się mierzą ze swoją traumą, tak, po jakichś misjach. No i tutaj wchodzi skabara cała na czarno i mówi, no to zróbmy tutaj na abarot i u mnie jest żołnierka, która po prostu mierzy się z traumą po, po stracie, po, po misji wojskowej, y, tak i oto właśnie jest hope. <laughs> Także w pierwszej części mamy zespół stresu połorazowego, a w drugiej części, no, nasza bohaterka niestety musi się zmierzyć, jest ogromną depresją, z uzależnieniem, więc tak też dość nietypowo, bo to zazwyczaj mężczyźni się w tych książkach mierzą z takimi trudami. Tymczasem nie znajdziemy tego w książkach Moniki Skabary, która wierna jest obranemu kierunkowi i stawia na bohaterki jako postaci pierwszoplanowe. Był taki bardzo długo trend, że kobiety w literaturze kobiecej były takie ciutnie ubezwłasnowolnione, rzekłabym nawet, że głupie, naiwne, bardzo zależne od mężczyzn i to przez pewien czas się fajnie czytało, natomiast no ileż można nie, żebym była jakoś tam zagarzało feministką, bo to nie o to chodzi, natomiast ja sama lubię czytać o mocnych, inteligentnych kobietach, które, mimo że mają straszne problemy w życiu, to jednak potrafią z tego wyjść obronną ręką. I takie właśnie bohaterki zamierzam tworzyć. I to one będą grały pierwsze skrzypce w moich książkach. Tego autorka nie zamierza zmieniać, ale te kilkanaście tytułów na jej koncie z pewnością mają już wpływ na to, jaki przekaz kieruje do czytelników. Warsztat pisarski wydaje mi się, że bardzo mi się poprawił. Nadal mam tą tendencję do tego, żeby galopować przez historię, ale doszłam do wniosku, że nie będę z tym tak mocno walczyć, bo to jest chyba taki mój styl. Więc doszłam do wniosku, że nie ma sensu na siłę się zmieniać, po prostu tak będę pisała. No już ci, którzy znają mój styl pisania, zdecydowanie im się to podoba. Także od pierwszej książki do tej najnowszej, warsztat zdecydowanie mi się zmienił. Zresztą tak samo jak i Odbiór, feedback czytelników naprawdę jest zupełnie, zupełnie różny. Bo przy rosyjskiej księżniczce um, te ceny były bardzo skrajne. Było od ludzi, którzy byli totalnie zachwyceni historią, po tych, którzy pukali się i mówili: Dziewczyno, no, przegalopowałaś, i właściwie nic z tego nie wynika. Natomiast już y, przy Dziewczynie Feniksa. Był zupełnie inny odbiór, tak? Bo tam jednak były dość trudne doświadczenia bohaterki, samotne macierzyństwo, autyzm, więc no to tak trafiło w ciekawy target. Natomiast Hope, z tego, co wiem, to w ogóle zmiotło ludzi z powierzchni Ziemi. Wszyscy bardzo czekali na drugi tom, bo ja go zakończyłam ten pierwszy w takim momencie, że <noise> wiedziałam, że będą skręcać naleczki wódu i będą chcieli mi zrobić krzywdę z ten pierwszy tom, za zakończenie. Także wszyscy czekali na ten drugi. Część osób już ma książki w domu, recenzenci czytają, spływają bardzo pozytywne recenzje, także jest zupełnie, zupełnie już inny odbiór niż ten, który był dwa i pół roku temu. Stąd z każdą książką Monika Skabara odważnie wychodzi do czytelników, dba o promocję, ale także podąża za tym, co również w świecie pisarzy ulega zmianie. E, no, jakie czasy są, wszyscy widzą, tak? Inflacja nas dobija, książki stały się w tej chwili mm, bardzo drogie i myślę, że jeszcze chwila i będą towarem po prostu luksusowym. E, także powoli chyba zmierzamy też do tego, żeby jednak mm, bardziej inwestować w tą wersję cyfrową, żeby były audiobooki, e-booki, jednak one są dużo tańsze mm, i w produkcji. Ale też i dostępności. No i patrząc na statystyki sprzedażowe, no wygląda na to, że jednak coraz więcej osób sięga po tą wersję cyfrową, bo jest po prostu tańsza i bardziej dostępna. Także no na razie na próbę spróbujemy wydać tylko e-booka na wakacje i to właśnie będzie ta podobno lżejsza książka. I co przyniesie rok, zobaczymy. Także u mnie dużo, dużo, zmian w życiu prywatnym i zawodowym. I to też niestety generuje taki problem, że jest coraz mniej czasu na pisanie, więc niestety w tym roku będą tylko dwie, max trzy książki, właśnie plus ten e-book. A czy coś więcej, nie wiem, zobaczymy, czy dam radę. Nie jest powiedziane nie, więc jeśli tylko wena twórcza nie powie stop. Spod pióra autorki pojawić się mogą dodatkowe tytuły, wzbogacając i tak już duży zbiór autorski Moniki Skabary.